31 sierpnia weszły w życie nowe przepisy drogowe dotyczące noszenia odblasków. Wszystko po to, by zwiększyć nasze bezpieczeństwo. Do tej pory obowiązek ich noszenia miały dzieci do 15 roku życia. Teraz jednak wszyscy piesi poruszający się drogami i poboczami poza terenem zabudowanym będą musieli mieć na sobie jakiś element odblaskowy. Przepisy nie określają ani rozmiaru, ani dokładnego miejsca na ubraniu, gdzie one powinny się znajdować. Policjanci podkreślają, że liczba wypadków z udziałem pieszych związana jest z porą dnia i roku. Ubrani na szaro piesi, często idąc poboczem, nie zdają sobie sprawy z realnego zagrożenia. Tak zwani niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, czyli piesi, bardzo często są ofiarami wypadków, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy bardzo szybko zapada zmrok, ta widoczność jest ograniczona, chodzimy w ciemnych, najczęściej ubraniach, natomiast założenie odblasku, kamizelki odblaskowej powoduje, że dla każdego kierowcy jesteśmy widoczni z dużo większej odległości i dużo wcześniej może zareagować. Im bardziej jesteśmy widoczni my, a tym bardziej nasze dzieci, tym większe jest ich bezpieczeństwo, czy na plecaku, na kurtce. Wszędzie te odblaski są istotne. Kierowca jadąc z daleka, gdy jest ciemno, zobaczy taki odblask, na pewno zareaguje dużo wcześniej, będzie mógł nas ominąć i unikniemy tragedii. Według policyjnych badań osoba, która ma na sobie element odblaskowy, widoczna jest dla kierowcy już z ponad 150 metrów. Za brak odblasku będzie groził mandat w wysokości od 20 do nawet 500 zł. Rozpoczął się rok szkolny. W pobliżu szkół i na drogach znów pojawią się dzieci i młodzież. Z myślą o ich bezpieczeństwie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego ruszyła akcja Bezpieczna droga do szkoły. Już od początku miesiąca, przez cały wrzesień, w rejonach szkół, w rejonach przejść dla pieszych prowadzących do szkół będzie więcej patroli policyjnych. Funkcjonariusze będą pilnować, żeby zarówno kierowcy przed przejściami dla pieszych zatrzymywali się, przepuszczali dzieci, jak również będą powodować, że też rodzice nad dziećmi zapanują. Wiadomo, jest okres powakacyjny, dzieci są jeszcze roztargnione, często zapominają o tym bezpieczeństwie na drodze. I ten pierwszy miesiąc po prostu policjanci zawsze są po to, żeby wdrożyć te zasady, żeby przypominać, żeby swoją obecnością przypominać o tych zasadach bezpieczeństwa. Policjanci będą również kontrolować autokary, którymi uczniowie dojeżdżają do szkół. Pojazdy te muszą być sprawne technicznie. Nie zabraknie również spotkań w szkołach, gdzie funkcjonariusze będą przypominać uczniom zasady bezpieczeństwa na drodze.